skali roku jest to kilkanaście tysięcy złotych i dzisiaj zamiast wyremontować chociażby plac zabaw, te pieniądze trzeba będzie przeznaczyć na utrzymanie targowiska. Wcześniej był to samograj, nikt na tym nie zarabiał, ale też nikt na tym nie tracił. Dzisiaj straci matka z dzieckiem, dzisiaj straci inny mieszkaniec, który będzie zgłaszał przewrócony znak czy ubytki w jakimś chodniku, bo to będzie musiało niestety troszkę dłużej poczekać.